Projekt to był cykl warsztatów w dwóch miejscowościach na terenie gminy Radziałów-Wieprz. Warsztaty w bibliotece w Bystrej i w bibliotece w Juszczynie. Podczas warsztatów spotykały się grupy dzieci i młodzieży, dzieciaki uczyły się szyć. Przychodziły dzieci od takich najmłodszych, nawet 2-3 lata, do no, takich w moim wieku, nawet starsi. No i szliśmy różne rzeczy, poduszki, misie, no i jakoś tak się integrowaliśmy razem. Mi się najbardziej podobało, że przychodziliśmy tu i się po prostu bawiliśmy, jak szyliśmy te misie. Zrobiły, wyprodukowały, można powiedzieć, niesamowite wręcz ilości fantastycznych produktów. To były poduszki, które później powędrowały do dzieciaków w przedszkolach w Juszczynie i w Bystrej. 50 poduszek. Dzieci na potrzeby tej produkcji nauczyły się obsługiwać maszynę do szycia. Przed tymi zajęciami praktycznie w ogóle nie miałam styczności z szyciem, a dzięki nim polubiłam to, no i jest to takie fajne zajęcie. Najlepsze było, jak zacięłam maszynę. Mi najbardziej utkwił w pamięci moment wręczania poduszek przedszkolakom. To było coś naprawdę niesamowitego. Te dzieci były zachwycone tym, że one dostają je na własność, że to już jest moja własna podusia, która ze mną wraca do domu. No, to trzeba było to zobaczyć, jak wędrowały takim szpalerem, a każde w objęciach trzymało swojego Jaśka. Poduszki były przy oknach i dzieci tam chodziły, patrzyły się tam, cieszyły, wybierały. Wezmą je do domu, to będą mogły na nich bardzo dobrze, miękko spać. Te poduszki wylądowały w dwóch przedszkolach i dzieciaki, no, z tego co wiem, używają w tym momencie po prostu do leżakowania. Mają, każde dziecko ma swoją poduszkę uszytą właśnie podczas tych warsztatów. Bardzo dobrze bawiłam się podczas tego projektu. W małej wiosce, gdzie jest niewiele atrakcji dla dzieciaków i niewiele fajnych, bezpiecznych miejsc do spotykania się i zabawy, taki projekt to jest niesamowita wartość. To jest integracja, to jest nauka przez zabawę, nabywanie nowych umiejętności i przede wszystkim fajne, bezpieczne miejsce, gdzie pod okiem dorosłych te dzieci mogą się rozwijać.